Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%. Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła. Dobra, zacznijmy najpierw od tego, że napiszemy sobie wzór na pole koła. Czyli to jest pole pi r kwadrat. Oba pola będą miały tutaj pi, więc na to nie zwracamy uwagi. Najważniejsza tutaj będzie wartość przy tej erce. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła, czyli te drugie pole jest mniejsze. To pole pierwszego, jeszcze raz. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%. To te nasze drugie, ten drugi promień jest całością, a całość w matematyce to jest 1, a 1 to jest 100%. Czyli jak tamten jest dłuższy, to robimy dodawanie. 100% dodać 30% to 130%. Ale nie będziemy tutaj dawać 30, tylko zamienimy sobie to ładnie na ułamek dziesiętny i musimy to dać w nawias. Czyli 130% dzielimy przez 100 i otrzymuję 1,3. I to jeszcze musimy wziąć do potęgi drugiej. Czyli robimy sobie 1,3 razy 1,3 na kalkulatorze i mamy tutaj 1,69 pi. Ok, czyli bierzemy pod uwagę, to było 1, czyli będzie po prostu pi. I ważne jest to, aby pamiętać, że przed całością jest ta jedynka z tego promienia. Czyli tutaj, jak sobie odejmiemy to od tego, wyjdzie nam 0,69, a na procenty, czyli wymnażamy tym razem, razy 100%, wyjdzie nam 69%, czyli będziemy mieć odpowiedź D o więcej niż 60%.